Tupa Kośka, w niezbyt ciekawej sytuacji, ponieważ podstawiono przede mną nie atrampy, tylko najprawdziwsze pączki. Ale i tak się cieszę, że możemy się poznać, bo chciałabym Was zaprosić do niezwykłej zabawy. Zaczynam, bo ja po prostu już nie mogę. Baranek. Bodnął lekko, ale Ania nieduża była i jak kulka się potoczyła. Niezrażona, że popełnia gafę, poturlała się dalej i wpadła pod szafę. Ta się otworzyła i niezwykły widok odkryła. W szafie na żerdziach kilka kul siedziało i tak się stało, że jedno z jajek się zachwiało i spadło centralnie na czubek głowy Ani prosto w jej palenkę. Ta nawet nie drgnęła, taka była mocna. Trzeba pamiętać, że nie była to niedziela wielkanocna. Zabeczał baranek i na pola pognał. Z okna wyjrzała właścicielka barana, pani Bogna. Urban! Za baranem krzyknęła zdziwiona. Wzrokiem spojrzała, ale gdy wzrok z pól odwróciła, już tamże barana nie dojrzała. Co ja tu będę Wam opowiadać? Cała reszta, wszystkie rozbrykane słówka, zabawy, wariacje, pakosiowe wariacje znajdziecie tutaj. W najnowszej książce Malina, Szał, Dziewczyna. Czytamy razem.